Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. 73. Tour de Pologne. Kolejny sukces imprezy sportowej w naszym mieście. Wakacyjne wyzwanie z SKTV. Wakacje w mieście nie muszą wiać nudą. Śląski festiwal Disco Polo. Disco Polo trzeba brać troszeczkę z żartem, z przymrużeniem oka. Męskie granie. Inwazja sztuk mistrzów. Fernando Gaviria został zwycięzcą drugiego etapu 73. Tour de Pologne z Tarnowskich Gór do Katowic. Un final bastante difícil, bastante complicado en el circuito. No se estuvo nunca cómodo y al final dos corredores muy fuertes, Elia y Juan, que creo que les he ganado por muy pocos centímetros y cualquiera de los tres merecía la victoria. Najlepszy z Polaków Kamil Zieliński, startujący w barwach reprezentacji, zajął 10. miejsce. Dzisiaj było troszkę walki na sprincie. Troszkę może zabrakło szczęścia, ale nie jest źle, uważam 10. miejsce jak na mnie, tym bardziej, że nie jestem jakimś wybitnym sprinterem. To jest naprawdę dobrze. Kolarze pokonali 5 pętli po ścisłym centrum Katowic. Każda z nich liczyła niespełna 15 km i przebiegała od Słonecznej Pętli przez Strefę Kultury, Muchowiec, Dolinę Trzech Stawów, osiedle Paderewskiego i Centrum. Meta tradycyjnie usytuowana była pod Spodkiem. Ten etap był naprawdę bardzo emocjonujący, bardzo ciekawy, ponieważ odjechała ucieczka z udziałem Polaków, którzy walczyli na premiach najbardziej aktywnego kolarza, również na najlepszego górala. No a finisz, no był taki finisz, jak się ogląda finisze na Mistrzostwach Świata. Jechała cała grupa bardzo mocno, bardzo szybko. Można powiedzieć, że jest to chyba najszybszy finisz na świecie, bo kolarze finiszują tutaj z prędkością 85 km na godzinę i był zacięty do samego końca, ponieważ między pierwszym a drugim kolarzem była różnica tylko 1 cm, czyli wszystko mówi samo za siebie. Miliony Polaków śledziło rywalizację w telewizji. Wyścig był transmitowany do kilkudziesięciu krajów na całym świecie w 20 wersjach językowych. Kolejny sukces imprezy sportowej w naszym mieście. Było to widać na trasie, praktycznie na całej długości trasy rozłożeni kibice, którzy bardzo intensywnie kibicowali kolarzom. Jak zawsze w Katowicach co roku jest tutaj bardzo dużo ludzi. Wspaniali kibice, bardzo nas wspierają. Wreszcie coś fajnego w Katowicach. Jestem dumny z Katowic. Możemy się pokazać, jeśli chodzi o miasto. Miasto Katowice na mocy porozumienia będzie gościć wyścig kolarski do 2019 roku. Sportowo-rozrywkowy event Wakacyjne Wyzwanie z SKTV zawitał na katowicki rynek. Mieliśmy pomysł, żeby stworzyć akcję i jak najwięcej takich eventów zrobić. Akcję, która będzie angażowała ludzi w miastach. Chcieliśmy postawić na sporty miejskie, czyli wyjść do ludzi z deskorolkami, z rolkami, ze slacklinem, streakboardami, pokazać im, że wakacje w mieście nie muszą wiać nudą. Robimy pokazy rolkowe. Jeżeli ktoś przyjdzie na rolkach, również chętnie pouczymy. Możemy nauczyć jeździć na rolkach, możemy nauczyć podstaw slalomu, możemy pokazać też bardziej zaawansowane triki, jeżeli taka osoba się zdarzy. Możemy też doradzić, jeżeli ktoś chce kupić jakiś sprzęt, chętnie doradzimy, czym się kierować przy wyborze sprzętu. Nowy rynek, ładna miejscówka i tak naprawdę tu nas jeszcze nie było. Najczęściej siedzimy w Warszawie z tego względu, że tam jest też nasza siedziba i chcieliśmy wyjść dalej, więc Katowice było pierwszym też punktem naszego programu. Telewizja SKTV podczas imprezy realizowała specjalny program dedykowany temu wydarzeniu. W katowickiej Dolinie Trzech Stawów zagrały największe gwiazdy muzyki disco polo. Imprezę zorganizował właściciel klubu Bailando w Czerwionce Leszczyny oraz agencja eventowa Exto Music. Chciałabym milionera, bez zobowiązań kawalera, bo nie chce mi się już pracować, bo będę z wami dziś balować. Poznałem się z właścicielem Exto Music, agencji, no i tak prowadzę też klub disco polowy i tak się trafiło, że zmówiliśmy się, żeby coś zrobić na terenie Katowic. Na scenie zaprezentowały się takie zespoły jak Piękni i Młodzi, After Party, Mik, Long and Junior czy Excellent. Disco polo stale powiększa grono fanów, którzy nie wstydzą się już mówić wprost, że lubią tą muzykę, mają płyty i znają teksty na pamięć. Każdy, który na imprezie potrafi zaśpiewać przynajmniej jedną zwrotkę i refren, to już jest kozak, tak? Więc jeżeli znasz refren, idziesz na imprezę, to jesteś mistrz. No i ty... Nie chwaląc się, u nas przy okazji ludzie jeszcze znają, oprócz refrenów znają jeszcze zwrotki. Disco polo trzeba brać troszeczkę z żartem, z przymrużeniem oka. To jest muzyka do alkoholu, to jest muzyka na imprezę, to nie jest muzyka do tak
tak jak to śmieję się czasami z kolegami, do rozkminy. Nie ma co tego rozkminiać, to ma być przyjemne, pozytywne, dawać pozytywną wibrację. Organizatorzy zapowiedzieli, że festiwal wróci do Katowic za rok. Ja lubię czekoladę, aha, pod każdą postacią. Nic za to nie poradzę. Nic więcej nam nie potrzebne. Szesnastego lipca na scenie w Strefie Kultury przed kompletem publiczności wystąpiła plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wszystko za sprawą dorocznej trasy marki Żywiec Męskie Granie. Uwielbiamy Śląsk, jest to fantastyczna publiczność, fajne miejsce i po prostu no, musieliśmy tu zagrać. Bilety sprzedały się bardzo dobrze i wiesz, czujemy, że jest zainteresowanie i no... Co mogę tutaj dużo powiedzieć? No super nam się tu gra, po prostu. To no jest przegląd, naprawdę przegląd różnej muzyki. Bo zaczęły domowe melodie, teraz widzieliśmy Miłosza. Na pewno fajny koncert, który polecamy, to jest Tribute to Hey, czyli zespół Hey zagrał wspólnie z gośćmi. No i Męskie Granie Orkiestra, finał. Coś, co zespół, który jest poływany jednorazowo na trasę. I jest to coś naprawdę unikalnego, bo takiego zderzenia artystów publiczność nie zobaczy nigdzie indziej. Na terenie byłej kopalni to jest idealne miejsce, w Katowicach jest idealne miejsce na Męskie Granie. Fajnie, że mamy takie miejsce w Katowicach i ta scena tutaj może gdzieś stanąć raz na jakiś czas i takie rzeczy mogą się dziać, zupełnie inny koncert i fajnie, no, fajnie, że jesteśmy. Katowice były drugim przystankiem na trasie Męskiego Grania 2016. Kolejne koncerty odbędą się jeszcze we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i na finał w Żywcu. Już po raz drugi Katowice przeżyły inwazję sztuk mistrzów. Na rynek przybyli iluzjoniści, tancerze ognia, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne. Druga edycja, mamy nadzieję, że będzie to kontynuacja. No i wreszcie, tak jak marzę sobie, stanie tutaj wielki namiot cyrkowy na środku rynku, w którym będzie można pod wielkim namiotem, pod wielkim zadaszeniem już nie martwić się o pogodę. Ogniste widowisko zapewnili sztukmistrze z Lublina. Wszystko! Ninja, Panda i dyrektor cyrku zaprezentowali widowiskowy fire show. Teatr Gry i Ludzie przedstawił historię na motywach bajek braci Grimm. Nikt na świecie się nie dowie. Jedna to jest o trzech złotych włosach diabła, a druga nosi tytuł Titelitury. Oczywiście kolorowo, śmiesznie, oczywiście trochę strasznie. Jak to w bajkach. Pokaz średniowiecznych narzędzi tortur z katem w roli głównej zademonstrowało bractwo rycerskie Zamku Będzin. Prezentujemy scenki z użyciem sprzętu katowskiego, mamy piłę, topór, pieniek. No, pokazujemy, jak to mogło wyglądać, tak? Jeżeli na przykład ktoś był nieposłuszny, ktoś grzeszył, jak to wtedy mówili. Grupa iluzjonistów Creators przeniosła widzów do niezwykłego świata magii. Punktem kulminacyjnym występu było uwolnienie się iluzjonisty z kaftanu bezpieczeństwa. Wszystko działo się na dużej wysokości za sprawą dźwigu budowlanego. I wielkie brawa Bartka! Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na odpust u babci Anny. W niedzielę o godzinie 11 w Parku Kościuszki kolejne spotkanie z cyklu Koncerty Promenadowe. Zapraszamy na mecz towarzyski w ramach 20 lat zgody GKS-u Katowice i Banika Ostrawa. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!